36 to był strzał, no prawie że w dziesiątkę. Gdyby było bliżej, to już by była idealnie dobra odpowiedź. No to do czterech odpowiedzi sztuka. W tej kopercie znajduje się prawidłowa odpowiedź. I tak jak powiedziałem, jeśli ta odpowiedź padnie z Twoich ust u mnie na żywo w programie, to ja otworzę na potwierdzenie tę kopertę i pokażę, że to była dobra odpowiedź, że dokładnie taki sam wynik mam tu w środku na kartce zapisany. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jak masz na imię? Monika. Witam Cię, Moniko. Jaka jest odpowiedź? Monika. Ale odpowiedź, imię to już znam. 37. Tak jest, tak jest. Monika poszła za ciosem, za moją podpowiedzią, że 36 to było bardzo blisko, bo 37 to jest prawidłowa odpowiedź i już pokazuje dokładnie tyle było na kartce. Świetnie. Wyrazy to właśnie się zliczają, a ja gratuluję Monice. Moniko, 100 zł, 100 zł wędruje dla Ciebie, a na potwierdzenie materiał filmowy z odpowiedzią. Proszę bardzo, żeby nie było wątpliwości. A po co to, po co to, po co to tak? Już młodość odchodzi. I trafia Cię szlak. Czy kiedyś myślałaś, że skończy się tak to to? Jak to to? Tak to to. 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 Tak to. Kto to? Kto to? Kto to? Tam rzeczywiście mógł być niewielki problem, bo w pewnym momencie te obie te panie powtarzały równocześnie to to. No i tu podejrzewam się kilka osób niestety wyłożyło. Dobra. To zadanie mamy już za sobą, a w tej chwili przechodzimy do kolejnego. Teraz będziemy szukali imienia. Obejrzymy kolejny materiał filmowy, w którym imię zostało wycięte z wypowiedzi. Wypikane, tak to nazwijmy. Waszym zadaniem jest obejrzeć uważnie materiał, wsłuchać się i odgadnąć, jakie imię zostało wycięte z tego materiału. Gotowi? W takim razie proszę bardzo. Cześć! No właśnie, tę panią, żeby nie powiedzieć pana, wszyscy wielbiciele kabaretu, polskiej sceny kabaretowej chyba doskonale znają. W związku z czym myślę, że ten monolog kabaretowy chyba wszyscy też znają, a na pewno co najmniej raz słyszeli. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości i nie mógł sobie przypomnieć, jakie tam było imię wymienione, wypikane przez nas, to ja poproszę podpowiedź na ekranie. Niewielka podpowiedź z mojej strony. Mamy już, mamy. Pierwsza litera jest w środku, a potem od tej pierwszej litery należy, po kółeczku się poruszając, odczytać resztę imienia. 100 zł za to zadanie. Jak nazywała się osoba, koleżanka, która zadzwoniła do bohaterki, do blondynki z tej powtórki kabaretowej? Bo oczywiście jak ma na imię postać, którą przed chwilą widzieliśmy, to chyba wszyscy wiemy. Każdy wie, że to jest Mariolka. Natomiast jakie imię zostało przez nas wypikane? Pierwsza litera to litera w środku, czyli litera G. No a resztę musicie już sami odczytać. Trzeba znaleźć po prostu drugą, trzecią i poruszając się po okręgu dookoła tego G, odczytać resztę imienia. Gwiazdka 7358 704 304 000. Bardzo proszę. Czekam na prawidłową odpowiedź. Czekam na kogoś, kto do mnie zadzwoni, kto powie, jakie imię jest tym przedmiotowym w tej zagadce. No i oczywiście za prawidłową odpowiedź 100 zł powędruje do kogoś. Pytanie do kogo? Może właśnie do Ciebie. Jeśli ktoś mi znowu przerwał telefonem i bardzo dobrze. Witam, jak masz na imię? Regina. Witam Cię, Regino. Powiedz, o jakie imię tutaj chodzi? Gabryśka. Gabryśka, fantastycznie, super. Regino, jesteś w tym momencie bogatsza o 100 zł. Gratuluję.
A ja poproszę na potwierdzenie oczywiście materiał filmowy, tak żeby wszystko było jasne. Gabryśka, cześć! Ciekawe, czy zadzwoni do mnie w końcu jakaś Gabryśka. Rzeczywiście, to może się przekonamy dzisiaj. Dobra, czas w takim razie chyba na kolejne zadanie, co? Nie zmienimy kabaretu. Zostajemy. Tylko tym razem będzie chodziło o coś innego. Jakie słowo zostało ucięte? Ucięte, wycięte. Gotowi? To znów, proszę bardzo, kolejny materiał. Oglądamy, słuchamy. Okwa, Gabryśka! Okwa, Gabryśka, ty co to jest takiego? Przypomnij mi, ty, jak boli głowa i obrazki są. Jak boli głowa i obrazki są, co to jest? No właśnie, co to jest? Jak boli głowa i obrazki są. Każdy z nas to chyba przeżył. Mianowicie bolała głowa, obrazki... Tylko jak to się nazywa? Właśnie, jak można określić ten stan, w którym boli głowa i obrazki? Literki się przydadzą? Niewielka pomoc? Dobra, nie ma problemu. Bardzo proszę, z mojej strony znów pomoc. Ja zawsze chętnie pomocną dłoń wyciągam. Jak boli głowa i są obrazki. Jeśli ktoś wie, fantastycznie, niech już dzwoni. Jeżeli ktoś nie wie, proszę się przyjrzeć tym literom po mojej prawej, waszej lewej stronie. No i oczywiście, jeśli ktoś poda mi prawidłowe rozwiązanie, to dzwoni do mnie, a ja za prawidłowe rozwiązanie wręczam kolejne 100 zł. 6 liter należy ułożyć w odpowiedniej kolejności, tak by powstało słowo. Słowo, które określa ten stan, tę sytuację, kiedy to boli głowa i są obrazki. Kto ma? No, kto ma już ten stan zaliczony? Kto już odgadł? Komu przeleciały obrazki i zabolała go głowa i już wie dlaczego? To niech łapie za telefon. Bardzo proszę. Gwiazdka 7358 704 304 000. Ja czekam tutaj cały czas na kolejną osobę, która do mnie zadzwoni i która zdobędzie kolejne 100 zł. Pięknie nam dzisiaj idzie, telefon za telefonem. Dwie osoby już, zdaje się, wygrały. Tak, dokładnie dwie. Czas na trzecią osobę. Czas na trzecią. I kolejna zagadka będzie z głowy i do następnej przejdziemy. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Co to jest, jak przelatują obrazki i głowa boli? Głowa boli i są obrazki. Jak to się nazywa? Jeżeli ktoś z was wie, nie ma na co czekać. Jeżeli ktoś nie wie, można sobie pomóc, odczytując odpowiednie słowo z tych liter. Kto ma ochotę na kolejne 100 zł? Zrobiłem taką krótką pauzę, nic nie mówiąc, bo myślałem, że zadzwoni telefon, a tu cisza. Czyżby nikomu się nie udało tego rozwiązać? Czyżby nikogo z was nie zabolała głowa i nie przeleciały obrazki przed oczami? No. Jeśli macie już odpowiednie rozwiązanie, odpowiednie słowo stanowiące to rozwiązanie, czekam tutaj, czekam niecierpliwie na kolejną osobę, z którą przez moment dosłownie będę mógł porozmawiać i od której usłyszę, jakie to słowo, o jakie słowo chodzi. Proszę bardzo, dobry wieczór, witam cię, jak masz na imię? Gabrysia. Gabrysia? No, Gabrysiu, masz strasznie męski głos, ale dobrze, tak. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Pomysł. Pomysł, oczywiście, że tak. I za ten dobry pomysł mam dla ciebie, Gabrysiu, 100 zł.
Ja poproszę jeszcze o odpowiedź w formie materiału wideo. Bardzo proszę. Regulamin błyskawicznie przypomniany, to my w takim razie przechodzimy teraz do pierwszego materiału filmowego. Bardzo proszę, a wysłuchajcie, jakiego słowa tam brakuje. Manifestacje wielkie nie powinny używać zbyt wielu wielkich transparentów, a to ze względu na ograniczony dostęp do światła słonecznego, co z kolei bardzo źle wpływa na wszelkiego rodzaju roślinność, szczególnie drzewa, które gubią w najmniej odpowiednim momencie. Brakowało tam jednego słowa. I teraz kto ma pomysł, jakiego słowa tam brakowało? Jakie to mogło być słowo? Wiemy? Mamy? Ktoś kojarzy ten monolog? Dobra, spróbujmy sobie poradzić z tą zagadką jak najszybciej. Nikt? Jeszcze nic nie dzwoni? Telefon milczy? Dobra. Pomożemy wam trochę. Uwaga, uwaga. Niewielka pomoc z mojej strony. Bardzo proszę. Z tych liter można ułożyć słowo, które zostało w tej powtórce wycięte. No teraz myślę, że już bez żadnego problemu poradzicie sobie z tym zadaniem. 100 zł do zgarnięcia. A co do tej pomocy, to wystarczy znaleźć pierwszą literę i potem poruszając się po liniach pomocniczych odnaleźć resztę słowa. Przyjrzyjcie się, która litera wygląda wam na taką, co to mogłaby być pierwsza i dalej po nitce do kłębka. Po liniach pomocniczych przez wszystkie literki i będziecie mieli to słowo, które zostało wycięte z pokazanego przed chwilą materiału filmowego. 100 zł czeka, ja również czekam, a nie przypomniałem numerów telefonów. Gwiazdka 7358 to jest numer telefonu, pod który należy dzwonić do mnie z telefonów komórkowych, natomiast z telefonów stacjonarnych dzwonicie pod numer 704-304-000. Jasne? Jakie to słowo? Jakie słowo zostało wycięte z tego materiału? Pamiętajcie, wybieracie do mnie numer, potem słyszycie pytanie w słuchawce, proste z kategorii wiedza ogólna. Szybko, jak najszybciej odpowiadacie na to pytanie, wciskając odpowiedni klawisz na klawiaturze. No i kto będzie pierwszy, ten zagości w moim studio i ten będzie miał szansę zdobyć 100 zł. Jakie słowo zostało wycięte z materiału filmowego, który jeszcze chwilę temu mogliśmy obejrzeć? Czekam na pierwszą osobę, która zdobędzie 100 zł w moim programie. Podpowiedź macie cały czas na ekranie, w zasadzie i podpowiedź, i odpowiedź. Wystarczy tylko się dobrze przyjrzeć, dobrze zastanowić. Już jest pierwszy telefon. Halo, dobry wieczór, witam cię, jak masz na imię? Beata. Cześć Beatko, jakie to słowo? To jest słowo liście. Oczywiście, że to jest słowo liście, gratuluję. 100 zł jest już twoje. A ja przechodzę teraz do kolejnej zagadki. I proszę, najpierw o materiał filmowy, a później zadamy sobie pytanie. Wszędzie tam, gdzie pojawia się w ślad za nią ludzie nazywani umownie, czy też roboczo politykami, tam mamy do czynienia z kabaretem, a raczej z jego nieudolną imitacją, bo jak słusznie ktoś zauważył, tak niski poziom wykonawczy i tekstowy nie zdarza się nawet w ruchu amatorskim. Natomiast w polityce aż roi się od ludzi renesansu, przy czym jest to współczesna wersja renesansu, prawdziwy polski człowiek renesansu, nic nie umie w żadnej dziedzinie. No właśnie, wszędzie tam, gdzie pojawia się i była chwilka ciszy. I co dalej? Wszędzie tam, gdzie pojawia się i cisza. I teraz pytanie, jakie słowo zostało przez nas znów w tym materiale wycięte? Jeśli wiesz, jakie to słowo, jeśli się domyślasz, łap za telefon i dzwoń. Nie czekaj, kolejne 100 zł jest do zgarnięcia, a ktoś może się ubiec w wyścigu po kolejną stówę. Podpowiedź, bardzo proszę, na ekranie. Podobnie jak przed chwilą, tyle że słowo jest dłuższe, piramidka jest nieco większa. Zasady dokładnie takie same. Pierwsza litera i potem po nitce do kłębka, po liniach pomocniczych odszykujecie resztę tego słowa. Godzina nie jest jakaś specjalna, bo to za moment będzie trzecia, ale myślę, że jeśli siedzisz, jeśli oglądasz teraz ten program,
to znaczy, że jeszcze nie śpisz, a to znaczy też, że możesz zdobyć 100 zł, jeśli tylko odpowiesz prawidłowo na pytanie, jakie słowo przed chwilą zostało w tym materiale wycięte. W ramach pomocy macie obok rozsypane litery połączone liniami. Jeśli znajdziecie pierwszą literę i poruszając się po liniach odnajdziecie odpowiedni ciąg, to dotrzecie do właściwej odpowiedzi, do tego słowa, które wycięliśmy. A ja czekam, aż mój telefon po raz drugi dziś zadzwoni i po raz drugi będę mógł powiedzieć, tak, to jest dobra odpowiedź, wygrywasz 100 zł. A później po raz trzeci i po raz czwarty, ale to zależy tylko od Was, jak dużo zagadek uda nam się rozegrać. Tymczasem, bardzo proszę, 100 zł do zabrania. Ha, powiem nawet więcej. W tym materiale, który przed chwilą obejrzeliśmy, to jedno słowo było wyciszone, ale potem to słowo, które było wyciszone, ono się jeszcze raz pojawiło i było niewyciszone. Kto słuchał uważnie, ten być może się już domyśla, jakie to słowo. O, proszę. Halo, dobry wieczór, jak masz na imię? Dobry wieczór, Sebastian. Witam Cię, Sebastianie. O jakie słowo nam chodzi? Polityka. Oczywiście, że polityka. Gratuluję, Sebastianie, 100 zł jest już Twoje. Świetnie. Moi drodzy, przechodzimy w takim razie do zagadki numer 3. Bardzo proszę. I o co tutaj chodzi? Ha, ha. Szukamy jednego obrazka, który nie pasuje do pozostałych. Mamy 3 zdjęcia. I wśród tych 3 zdjęć jest jedno, które od pozostałych różni się pewnym bardzo drobnym szczegółem. Tylko jakim? Które to zdjęcie? O, mniejsza o to, jaki szczegół, ale które to zdjęcie? 1, 2 czy 3? Jeżeli ktoś wie, wygra 100... A, dobra, niech będzie. 200 zł. Kto wie, które z tych zdjęć różni się od pozostałych, ten może wygrać sobie spokojnie 200 zł. Już teraz. Przyjrzyjcie się, macie zagadkę na pełnym ekranie. Ze słowami sobie poradziliście fantastycznie. Zobaczymy, jak u Was ze spostrzegawczością. Mam nadzieję, że równie dobrze jak z odgadywaniem słów, które zostały przez nas wycięte. A tu 3 zdjęcia, jedno z nich z pewnego powodu, z powodu drobnego szczegółu nie pasuje do pozostałych. Które? Wystarczy podać numer, które z tych zdjęć jest inne. Nie strzelajcie, nie razy strzelać, bo można spudłować. Szansa 1 do 3 jest chyba troszkę za mała. 1 do 2 to można by było się pokusić o strzał na ślepo. Dlatego przyjrzyjcie się uważnie. Zastanówcie się dobrze, które z tych zdjęć nie pasuje do reszty. Ja słyszę właśnie w tym momencie podpowiedź od reżysera, że macie spojrzeć tam, gdzie normalnie większość osób nie patrzy. Nie pod stół, nie pod fotel, nie pod łóżko. Na ekran, patrzcie na ekran, ale przyjrzyjcie się uważnie. Ta różnica jest dość sprytnie ukryta. Kto z Was potrafi na te obrazki spojrzeć inaczej niż wszyscy? Kto odnajdzie pierwszy te różnice, ten będzie miał szansę zdobyć 200 zł. 200 zł do zabrania, od tak za prawidłową odpowiedź, który z tych 3 obrazków nie pasuje do tego zestawu. Bo jeden różni się niewielkim, ale jednak szczegółem. Gwiazdka 7358 cały czas do dyspozycji Waszej. Oczywiście drugi numer również. 704-304-000. Przypomnę tylko, że krótszy numer wybieracie, jeżeli chcecie zadzwonić do mnie, korzystając z telefonu komórkowego, a dłuższy, jeśli dzwonicie do mnie z telefonu stacjonarnego. I kto już wie? Kto wypatrzył ten szczegół, niech prędko łapie za słuchawkę. Rozwiążmy to zadanie i szybko przejdźmy do kolejnej zagadki dzisiejszego programu. No niech mi nikt nie mówi, że nie widać tu żadnej różnicy. Potrzebuję jednej osoby, która spojrzy na te obrazki inaczej niż wszyscy. Która wyłowi ten jeden szczegół i wyeliminuje ten jeden obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Kogoś, kto się nie dał zwieść naszemu grafikowi, kto się nie dał oszukać jego sztuczkom,
mogę zaproponować 200 zł. I oddam je naprawdę z radością, tylko ta osoba musi się jak najszybciej zgłosić tutaj do mnie i podać mi prawidłową odpowiedź. Poprzedni gracze, fantastyczny refleks, gratuluję.